Wiele osób nigdy, nawet na chwilę, nie jest w stanie uwolnić się od ograniczeń narzucanych przez otoczenie, ani zignorować ich aprobaty. Od chwili, gdy zaczynają rozumieć uśmiechy i zmarszczki swoich rodziców, potrzebują z chwili na chwilę aprobaty wszystkich, nawet nieznajomych. Ci ludzie mierzą całą swoją wartość tym, co myślą o nich inni. Richard Taylor, Prisarachny Dumay. Większość z nas zbytnio przejmuje się tym, co myślą o nas inni. Przywiązujemy dużą wagę do aprobaty społecznej i odczuwamy irracjonalny strach przed dezaprobatą, krytyką i odrzuceniem. Zamiast wyznaczać ścieżkę życiową zgodną z naszymi talentami, mocnymi stronami i pragnieniami, dostosowujemy się do życzeń i oczekiwań innych. Niektórzy z nas pozwalają nawet umrzeć swoim marzeniom, ponieważ obawiają się, jak zostaną osądzeni, jeśli będziemy je realizować. W tym filmie zbadamy, w jaki sposób możemy zmniejszyć nadmierną potrzebę aprobaty społecznej i przezwyciężyć strach przed dezaprobatą społeczną, która hamuje życie. Nigdy nie pragnąłem zadowolić tłumu, bo to, co wiem, nie jest przez nich aprobowane, a to, co oni aprobują, nie jest mi znane. Epikur, cytowany w Seneca, Listy. Przydatnym pierwszym krokiem w kultywowaniu zdrowszego podejścia do opinii innych jest zastanowienie się nad charakterem ludzi, których aprobaty szukamy. Czy zasługują na nasz szacunek i podziw? Czy rozkwitają, czy są w stagnacji? Czy posiadają odważne, niezależne i dociekliwe umysły zdolne do poszukiwania prawdy oraz formułowania i wyrażania własnych opinii? A może są tchórzliwymi konformistami, którzy bezkrytycznie akceptują i regurgitują to, co mówią im wiadomości głównego nurtu, celebryci, osobistości mediów społecznościowych i politycy? Jeśli daną osoba nie robi na nas wrażenia, dlaczego mielibyśmy dbać o to, czy nasz styl życia robi na niej wrażenie? Dlaczego rozkoszujesz się pochwałami od tych, których sam nie możesz pochwalić? Seneca, Listy. Albo, jak powtórzył Arthur Schopenhauer, to, co dzieje się w świadomości innych, jest dla nas jako takie obojętne, iż czasem stajemy się na to naprawdę obojętni, gdy widzimy, jak płytkie i daremne są myśli większości ludzi, jak wąskie są ich idee, jak małostkowe są ich uczucia, jak przewrotne są ich opinie i jak błędne są większość z nich. Arthur Schopenhauer, Mądrość życia. Uwarunkowanie się do bycia obojętnym na aprobatę pojedynczej osoby to jedno. Jednak w obecności grupy lub tłumu potrzeba aprobaty może być szczególnie silna, a czasami ta potrzeba objawia się jako lęk społeczny, który szkodzi naszej zdolności do rozwoju. Kiedy wygłaszamy przemówienie lub występujemy, stajemy się spięci i zdenerwowani i nie jesteśmy w stanie zaprezentować się w najlepszym możliwym świetle. Na spotkaniach towarzyskich jesteśmy żenująco skrępowani i niezdolni do naturalnego i spontanicznego działania. Co najgorsze, lęk społeczny związany z nadmierną potrzebą aprobaty grupy powstrzymuje nas przed podążaniem za własnym sumieniem, nawet gdy wiemy, że to, co mówimy lub robimy, jest złe, nieśmiało podążamy za tłumem. Według stoickiego filozofa Epikteta, aby okiełznać lęk społeczny, musimy zastanowić się nad naturą tłumu. Jak powiedział Epiket o jednostce, która cierpi na lęk społeczny, nie wie, czym jest tłum, ani aplauz tłumu, czym jest pochwała masy ludzi i jaką ma wartość w życiu, to rzeczy, których ani nie wie, ani nigdy nie studiował. Jest więc skazany na drżenie i bladość. Epictet, Discursi, Fragmenti. Podrexnik. Większość ludzi odnosi się do tłumu jak do własnej istoty i naturalnie czuje się onieśmielona jego obecnością. Jednak w rzeczywistości tłum to nic innego jak zbiór jednostek zgromadzonych w jednym miejscu lub zjednoczonych wspólnym uczuciem. W obecności tłumu, jeśli nauczymy się widzieć i odnosić się do pojedynczych jednostek, a nie do tłumu jako całości, znacznie łatwiej będzie zmniejszyć niespokojną potrzebę akceptacji. Tak jak powinniśmy być obojętni na aprobatę pojedynczej osoby,
której nie szanujemy, to samo dotyczy zbioru osób, które są zgromadzone razem. Lub jak napisał rzymski filozof i mąż stanu Cyceron, cóż może być bardziej absurdalnego niż przypuszczenie, że ci sami ignoranci i zwykli ludzie, którymi gardzisz, gdy są brani pojedynczo, mają większe znaczenie, gdy są brani razem? Cyceron de Spiritusculensky. W niektórych przypadkach jednak grupa lub tłum składa się z jednostek o imponujących umysłach i godnych podziwu charakterach. Jednak nawet w takiej sytuacji to, co takie osoby o nas myślą, nie jest pod naszą kontrolą, a zatem nie powinno być naszym zmartwieniem. Wszystko, co możemy zrobić, to zachowywać się uczciwie i starać się powstrzymywać od robienia czegokolwiek zasługującego na pogardę, a następnie łaskawie akceptować wszelkie opinie, jakie o nas formułują. Albo jak ujął to Epiktet, żaden dobry człowiek nie smuci się ani nie jęczy, nikt nie lamentuje, nikt nie błędnie i nie drży, mówiąc, u jak mnie przyjmie, jak mnie wysłucha? Niewolnik będzie postępował tak, jak uzna za stosowne. Dlaczego przejmujesz się sprawami innych ludzi? Epictet Discursi. Oprócz łagodzenia naszej potrzeby aprobaty społecznej, przezwyciężanie strachu przed dezaprobatą, ośmieszeniem i odrzuceniem również sprzyja życiu. Musimy być w stanie utrzymać stan spokojnej obojętności, gdy zostaniemy dotknięci przez pogardę innych ludzi, czy to w internecie, czy w prawdziwym świecie. Epiktet radził, że gdy jesteśmy celem czyjejś pogardy, pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest zatrzymanie się i pozwolenie sobie na oddech przed zareagowaniem, ponieważ natychmiastowe lub odruchowe reakcje są często autodestrukcyjne. Jeśli poświęcimy chwilę na uspokojenie się, będziemy mogli wybrać odpowiednią reakcję na daną sytuację. Ludzka wolność wiąże się z naszą zdolnością do zatrzymania się między bodźcem a reakcją i, w tej pauzie, wybrania odpowiedzi, na którą chcemy skierować naszą wagę. Rollo mei arwagetworzynie. Albo jak zauważył Epiktet, pamiętaj, że nie jesteś obrażany przez osobę, która cię uderza lub znęca się nad tobą, ale przez twoją opinię, że te rzeczy są obraźliwe. Ilekroć więc ktoś cię prowokuje, staraj się przede wszystkim nie dać się ponieść wrażeniu, bo jeśli zwolnisz i dasz sobie czas do namysłu, łatwiej będzie ci się kontrolować. Epiktet Podrexnik. Jednym z najpotężniejszych sposobów reagowania na obelgi lub kpiny jest usłuchanie jak kamień. Obejmuje to reagowanie na daną osobę tak, jak zrobiłby to kamień. Innymi słowy, w ogóle nie reagujemy. Pozwalamy, aby ich słowa padły na głuche uszy, zajmujemy się naszymi sprawami i udajemy, że druga osoba nie istnieje. Taka reakcja jest skuteczna z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy ktoś nas obraża lub wyśmiewa, jedną z rzeczy, których chce, jest wywołanie reakcji. Chce poczuć, że jego słowa mają nad nami władzę. Słuchając jak kamień, powstrzymujemy się od zaspokojenia ich pragnienia władzy i pokazujemy im, nie robiąc nic, że ich prowokacje są małostkowe i nie mają na nas wpływu. Po drugie, ponieważ nasze myśli i emocje są pod wpływem naszych działań, reagując jak kamień, wewnętrznie stajemy się jak kamień. Znakiem wielkiego umysłu jest wznoszenie się ponad zniewagi. Najbardziej upokarzającym rodzajem zemsty jest traktowanie przeciwnika jako niewartego pomsty. Wielcy i szlachetni są ci, którzy jak władcza besta beznamiętnie słuchają szczekania małych psów. Seneca ugniewi. Albo jak wyjaśnił Epiktet, co to znaczy być maltretowanym? Podejdź do kamienia i poddaj go znęcaniu się, jaki efekt uzyskasz? A więc, jeśli słuchasz jak kamień, co będzie w stanie osiągnąć ktoś, kto cię maltretuje? Epictet Discursi. Inną strategią jest reagowanie na pogardę humorem. Humor rozładowuje napięcie sytuacji, pokazuje drugiej osobie, że nie zamierzamy zniżać się do jej poziomu i reagować na jej podłość w ten sam sposób lub podsycać płomienie jej gniewu.
Szczególnie dowcipny komentarz może nawet zmienić wroga w przyjaciela. Ale być może najważniejsze jest to, że humor rodzi władzę, ponieważ wyśmiewanie się z tych, którzy źle ich traktują, jest znakiem rozpoznawczym potężnych. Jak zauważył Seneka, u niektórzy obrażają się, gdy fryzjer ich popchnie, widzą obrazę w nieuprzejmości portiera, arogancji stróża, wyniosłości sługi. Jaki śmiech powinny wywoływać takie rzeczy? Z jaką satysfakcją powinieneś napełniać swój umysł, gdy porównujesz swój własny spokój z zamieszaniem, w jakie wpadają inni? Seneca ustalo simadrisze. Filozof Diogenes był mistrzem w używaniu humoru do osładzania swoich relacji z nieprzyjemnymi ludźmi. Kiedy został obrażony przez łysego mężczyznę, Diogenes odpowiedział: „U nie o cię w zamian, ale po prostu pogratuluję twoim włosom ucieczki z tak złej głowy”. Przy innej okazji ktoś poinformował go, że inny filozof źle o nim mówi, więc Diogenes odpowiedział: „U to wcale nie jest zaskakujące, ponieważ nigdy nie nauczył się dobrze mówić”. Sprowokowany przez grupę mężczyzn, Diogenes krzyknął: „Uchodźcie tu, mężczyźni”. Kiedy podeszli, Diogenes odrzucił ich, mówiąc: „Uwzywałem mężczyzn, a nie szumowiny”. Czasami jednak humor, którego używamy, powinien być skierowany do nas samych. Ponieważ czasami obelgi zawierają ziarno prawdy. Zamiast obrażać się na obelgi, które trafiają w sedno, znacznie lepiej jest uznać, że tak jak wszyscy inni mamy wady, dziwactwa, słabości i martwe punkty, które mogą i powinny być przedmiotem humoru. Jeśli przestaniemy traktować siebie tak poważnie i rozwiniemy zdrową pokorę, możemy śmiać się razem z osobą, która się z nas śmieje, a tym samym zrujnować jej próby zdenerwowania nas. Francuski filozof Montaigne napisał, że godnym celem jest być równie śmiesznym i zdolnym do śmiechu. Seneca zauważył, że „U nikt nie jest śmieszny, kto potrafi śmiać się z samego siebie”. Z kolei Epiket stwierdził: „Jeśli usłyszysz, że ktoś źle o tobie mówił, nie przepraszaj za to, co zostało powiedziane, ale odpowiedz: widocznie nie wiedział o innych moich wadach, bo inaczej nie mówiłby tylko o tych, które wymienił”. Ostatecznie jednak największym antidotum na nadmierne przejmowanie się tym, co ludzie o nas myślą, jest pielęgnowanie zaufania do samych siebie. Jeśli jesteśmy niepewni siebie i dręczy nas poczucie niższości, będziemy niewolniczo zależni od aprobaty innych ludzi i zawsze będziemy obawiać się ich pogardy. Z drugiej strony, jeśli skupimy nasz czas i energię na wzmacnianiu naszego umysłu i ciała, doskonaleniu naszego charakteru, osiąganiu naszych celów i tworzeniu życia, z którego możemy być dumni, wówczas to, co myślą o nas inni, czy to dobrze, czy źle, stanie się nieistotne. Albo jak powiedział Epiktet: „Jeśli kiedykolwiek będziesz kuszony, by szukać zewnętrznej aprobaty, zdaj sobie sprawę, że naraziłeś na szwank swoją uczciwość. Jeśli potrzebujesz świadectwa, bądź sobą”.